Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na kolejnym spotkaniu dotyczącym zupełnie innych termicznie warunków niż mamy w tej chwili. Ja mam w tej chwili w pokoju 28 stopni, więc mogę powiedzieć, że pracuję w pocie czoła. Dziś o zlodowaceniach na terenie Polski. Środkowa mapka pokazuje, co wiemy na ten temat, natomiast dwa obrazki na zewnątrz to wizja, co nas może czekać. Lewy to czarna, czarna wizja, jeżeli nie powstrzyma ocieplania klimatu, to być może do końca wieku czeka nas potop. No, Polska, Polska leży wyżej, wysoko dosyć w porównaniu z możliwością podniesienia się poziomu morza bo ten maksymalny poziom to może być 60 metrów nad poziomem współczesnym no ale zawsze parę ładnych hektarów wybrzeża byśmy stracili Natomiast prawy obrazek to wizja może mniej prawdopodobna bo wymagałoby to do całkowitego powrotu do warunków naturalnych, a z kolei dawałoby dużą, duży czas do namysłu czy duży czas do przygotowania się, bo zlodowacenie, jeśli by nastąpiło, to byłoby to co najmniej kilka, jeśli nie kilkanaście tysięcy lat. No ale Zlodowacenia, jak widać, w dziejach Ziemi nie są zjawiskiem wyjątkowym. Tam ja mamy ich 2, 4, 6, 7 okresów zlodowaczeń w historii. Najstarsze mają ponad 2 miliardy lat. Najbardziej interesujące są zlodowacenia między 700 a 800 milionów lat temu, kiedy dwa zlodowacenia były prawdopodobnie typu śnieżnej kuli. To znaczy, że cała powierzchnia Ziemi była pokryta śniegiem i lodem. Im bliżej do współczesności, tym zasięg tych zlodowaceń był mniejszy, a Cykliczność ich powtarzania pojawiała się również w tej mniejszej skali czasowej. Dolny wykres pokazuje zmiany w ostatnich 700 tysiącach lat, w których widać mamy szereg okresów zimnych, rozdzielonych szeregiem okresów ciepłych. No, my mamy ten ostatni, ostatni okres. W tej chwili ciepły, lodowce się wyraźnie kurczą. Skąd się to wzięło? No, w tej chwili, przynajmniej jeśli idzie o zlodowacenia plejstoceńskie, to najczęściej używa się teorii cykli Milankowicza. Czyli, że obniżenie, wahania temperatury, średniej temperatury globu, są wynikiem nakładania się na siebie pewnych systematycznie występujących zjawisk. Na przykład po pierwsze precesji osi, czyli że oś ziemi tak jak wirujący bąk nie zachowuje się, nie zatrzyma się jednego punktu, ale wykonuje ruch kołowy, czyli zakreśla taką, zakreśla powierzchnię stożka. Druga zmiana to skośność, położenie, nachylenie Osi do płaszczyzny ekliptyki, płaszczyzny obiegu Ziemi, się zmienia. Wiadomo, że zmienia się, w tej chwili wynosi tam 23 stopnie 20 minut, ale znana jest zakres zmienności od 22 do 24 stopni i wtedy te zmiany powodują różnicę, zacieranie się lub podkreślanie pór roku, a wtedy ta półkula, która ma dłuższą zimę, jest bardziej narażona na, zlodow na zlodowacenie. I ostatnia to jest kwestia zmiany kształtu ob Orbity Ziemi, która raz jest trochę bardziej wyciągniętą elipsą, raz jest troszkę mniej wyciągniętą elipsą. Powoduje to wahania ilości energii dostarczanej do Ziemi. Samo Słońce też wydziela, czy wysyła nam w przestrzeń kosmiczną cyklicznie więcej lub mniej energii. Te procesy, jeżeli się. Jeżeli się nakładają, to dają te efekty okresów ciepłych i zimnych, które widać na dolnym rysunku. W jeszcze krótszej skali czasowej istnieje zależność temperatury globalnej od aktywności wulkanicznej. Tu mamy wykres pokazujący ostatnie mniej więcej 4000 lat, w których mamy szereg okresów ciepłych, szereg okresów zimnych. Okresy zimne następują zwykle po okresie zwiększonej Intensywności procesów wulkanicznych. Wtedy w atmosferze znajduje się duża ilość pyłów, które powodują wyhamowanie dostarczania energii słonecznej, tym samym oziębienie. Ostatnie znaczące oziębienie to mała epoka lodowa, która zaczęła się około tam 1300 roku, a skończyła się na początku XIX wieku. Na przykład lodowce na Islandii zaczęły się cofać. Dokładnie, 1000, przynajmniej jeden z tych lodowców opisywanych zaczął się cofać w 1903 roku. Także to jest sytuacja, kiedy dysponujemy wyjątkowo dokładnymi danymi. Można przypuszczać również, że takie okresy chwilowego obniżenia Temperatury czy powodu, są początkiem narastającego, narastającego tego procesu i od małej epoki lodowej może zrobić się duża. No, w, tym, w obecnym czasie to nie nastąpiło, chociaż mamy w latach 1980 taki, takie wyraźne wahnięcie spadku temperatury. Globalne zlodowacenie na półkuli północnej składało się z dwóch wielkich lądolodów, Obejmuje lądolodu laurentyńskiego obejmującego Amerykę Północną, Grenlandię i lądolodu euroazjatyckiego obejmującego część Europy od Irlandii i część Azji po Wyspy Nowosyberyjskie. Dalej, jak widać, na wschód zlodowacenia nie było, tak jak i na Alasce. To jest wynik zbytniej suchości klimatu, czyli zbyt małej ilości opadów, a nie niskiej temperatury, bo jeszcze i w tej chwili roczne temperatury. Na Syberii są dosyć niskie, a maksymalne niskie są bardzo niskie. Niemniej tam lodowców nie ma. Było trochę lodowców górskich. Natomiast oczywiście cały obszar morza. Arktycznego i zarówno północny Atlantyk, jak i Morze Beringa były pokryte stałym lodem morskim, a jeszcze dodatkowo ta południowa granica lodu morskiego przesuwała się zgodnie z porami roku. Kopuły lodowe mają swoją dynamikę. Główną kopułą z lodowacenia europejskiego jest kopuła skandynawska. Tu mam hmm, Przykład interpretacji, jak jęzory lodowe czy potoki lodowe w obrębie tej kopuły poruszały się, to są wyniki badań różnych śladów typu rysy lodowcowe czy, kształt, czy doliny egzalacyjne. Te kierunki tych potoków lodowych powtarzały się w kolejnych zlodowaceniach. Tutaj wyraźnie widać, mamy ten nasz, nasz najbardziej interesujący Wielki Potok Lodowy B przebiegający rynną Bałtyku i dzielący się na szereg lobów na, wkraczających na teren Polski. Obecność tych jęzorów powodowała, że Zasięg granicy lodu na południe był różny w różnych, na różnych odcinkach. Ostatni z lodowacenia, nie tyle, ostatnie wkraczały na obszar Polski w dużej mierze speneplenizowany. Tylko obszar, ob, oczywiście, wyniesiony były Karpaty i Sudety. Nieco podniesiony był rejon, który obecnie nazywamy pasem Starych Gór i Wyżyn. Niewielkie obszary wyniesione to były na Platformie Wschodnioeuropejskiej i w rejonie wału kujawsko-pomorskiego, czyli antyklinorium środkowo-polskiego. Pozostała część obszaru była. Obszarem wysychających trzeciorzędowych jeziorzysk, wobec tego lądolud miał wyjątkowo dobrą drogę, aby wędrować na południe. Tu zakropkowany obszar to są, to są obszary denudacji przed powiedzmy w, 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 w preglacjale, przed Zanim zaczęło się zlodowacenie, rzeźba przedstawiała się w bardziej ściślejszym może ujęciu, w ten sposób, że mieliśmy wododział przebiegającym zgodnie z antyklinorium środkowo-polskim i wałem przedkarpackim. Dzieliło to Polskę na wschodnią i zachodnią. Część, jak widać, na zachodniej, zachodniej części system od, odwodnienia był dobrze rozwinięty i prowadził w kierunku bądź w zachodniej części Bałtyku lub wręcz do Morza Północnego. Północno o północno-wschodniej Polsce nie wiemy nic, natomiast południowo-wschodnia Polska miała system rzeczny skierowany na wschód i do morza czarnego tam również odpływały wody spływające z grzbietu z wyniesienia karpat za wyjątkiem najwyższej części doliny Wisły która odpływała na zachód i dopiero znacznie później w późniejszych fazach zlodowacenia nastąpiło połączenie Wisły przyłączenie Wisły do Wisły Przed początkiem zlodowacenia, oczywiście rozwijała się rzeźba, rzeźba denudacyjna. Najbardziej znanym chyba obszarem o takiej przetrwałej rzeźbie przedlodowcowej jest Wyżyna Śląsko-Krakowska, gdzie ostańce skalne pochodzą właśnie z tego okresu. Potem wielokrotnie były one nunatakami wystającymi z pokrywy lodowej. Podobnie te, taką, takim ostańcem jest masyw śnieżki, twardziel niepodlegający tak intensywnie erozji jak pozostała część wyniesionego grzbietu Sudeckiego. Zgodnie z tym rysunkiem pokazującym kierunki poruszania się potoków lodowych, zlodowacenia na teren Polski następowały, nadchodziły z północnego wschodu. Pierwsze najdalej sięgające, obejmujące ledwie północno-wschodnią część Polski, to zlodowacenie Narwi. Niestety w morfologii to zlodowacenie się w żaden sposób nie, od, nie odzwierciedla. O tym, że było i że taki ma zasięg, to wiemy tylko z profili wierceń wykonanych na tym obszarze. Na kolejne zlodowacenie sięgające nieco dalej na południe to zlodowacenie nidy. Jak widać, sięgnęło ono do północnej krawędzi Wyżyn. Część gór świętokrzyskich weszła w obręb, została przykryta przez lądolud, ale nie zupełnie stanowiła, wyższe partie stanowiły nunataki. Natomiast interesujący jest daleko sięgający na południe jęzor lodowy, który dochodzi do Bramy Morawskiej. On będzie, czy, Kolejne jęzory lodowcowe wchodzące do bramy morawskiej będą przyczyną tego, że górny bieg obecnej Wisły stał się górnym biegiem Wisły, a nie dopływem Odry. Na schemacie widać, że Schemat pokazuje zasięg kolejnych lądolodów na linii Gdynia, Warszawa, Kielce, Kraków, Karpaty. Ponieważ gdybyśmy przeprowadzili takich linii profilowych na obszarze Polski więcej, no to oczywiście te zasięgi wyraźnie by się różniły. Kolejnym z jest zlodowacenie SAN, San 1 jedna część z, lodowaceń, z lodowaceń środ dawnych, z środ yy, południowo polskich. Zlodowacenie San według yy, autorów koncepcji, którą, yy, którą tutaj się posługuje, był, miało największy zasięg, jeśli idzie o yy, wschodnią część, czyli o Karpaty. Dotarło do progu morfologicznego Karpat. Jęzory lodowe weszły nawet w niektóre szerokie doliny. No i wzdłuż krawędzi lądolodu, jeżeli powstały jakieś odpływy, to kierowały się one na wschód do doliny Dniestru i dalej na, do morza na poprzedniczki Morza Czarnego. Jako ostańce Widzimy tutaj góry, część łańcuchu Gór Świętokrzyskich oraz Wyżyny Śląsko-krakowskiej. Jak widać tutaj jęzor lodowy wkraczający w bramę morawską ma jeszcze większy zasięg na południe i to jest niewątpliwie moment, kiedy górny bieg obecnej Wisły stał się rzeczywiście górnym biegiem Wisły. Tu na tym rysunku jeszcze tego odcinka Wisły w ogóle nie ma. Natomiast w Sudetach przebieg granicy był bardziej skomplikowany. W niektóre doliny lodowiec wchodził. Wzgórza czy góry świadki na przedpolu Sudetów stanowiły tutaj nunataki. Natomiast odwodnienie było już w kierunku... Konsekwentnie realizowanym do chwili obecnej, prawda, do, do Łaby i do Morza Północnego. No tutaj y, wykres pokazuje, że rzeczywiście ten, y, to zlodowacenie sięgnęło dalej na południe i jest taki wąski pas oddzielający to od prawdopodobnych zlodowacenia występującego w górach, oddzielane tylko strefą peryglacjalną. Nie ma w tej chwili dowodów, że bezpośrednio, na, u podnóża Karpat były lodowce, które byłyby bardziej kontynuacją lodowców górskich niż kontynuacją lodowca nizinnego. Kolejne lodowacenie to sandwa. Jak widać, różni się on tym trochę mniejszym zasięgiem. Widać, że już pomiędzy grzbietem, pomiędzy czołem Karpat, a granicą lądolodu mamy wyraźnie zorganizowany odpływ na wschód. Może jeszcze nie na najgórnej części zlewni Wisły, bo tutaj jeszcze przynajmniej sama Wisła, Soła i Skawa, ich przodki y, tworzą osobne, osobną rzekę płynącą na północ w kierunku wyżyny Śląsko- Krakowskiej, ale potem już nastąpi to y, przechwycenie i skierowanie na wschód. Granica je, y, kolejnych zlewni jak y, jęzorem lodowym wchodzącym do bramy Morawskiej. Natomiast y, zasięg lodowców w Sudetach jest wyraźnie wyrównany i, bardzo daleki. Zlodowacenie SAN-2 jest uważane za takie najbardziej dynamiczne, o bardzo dużej sile. Prawdopodobnie wynika to stąd, że był to lodowiec o największej miąższości, bowiem na całym niżu polskim, gdzie występują struktury glacitektoniczne, a więc wywołane zarówno obniżenia, depresje, jak i grzbiety spowodowane spiętrzaniem osadów, ich datowania wiekowe najczęściej trafiają w okres San II lub młodsze. Najwyraźniej tutaj widać bardzo długi grzbiet wzgórz szczebnickich, które wtedy Zostały wstępnie, można powiedzieć, tektonicznie zbudowane, a potem jeszcze wielokrotnie miały okazję się rozwijać. Dalej na północ tych obszarów o zaburzeniach glaciotektonicznych jest coraz więcej. część z nich przetrwała kolejne zlodowacenia i do dzisiaj jest wyraźnie zaznaczona w morfologii. No tutaj mam przykład kilku możliwych mechanizmów tworzenia się struktur glacitektonicznych. Ta pierwsza A to struktura obciążeniowa. No jeżeli lodowiec był, lądolód miał stromy, strome czoło, czyli bardzo dużą mięszość na, na czole i przez dłuższy czas stał w miejscu, to oczywiście wtedy następowało jego topnienie, nawodnienie podłoża i pod ciężarem lodu mogły ulec wyciśnięcie, wyciśnięciu część warstw, tworząc wypiętrzenia przed czołem. W podobnych warunkach, jeżeli z czoła lodowca spływała duża ilość materiału i gromadziła się przed nim, a po tym postoju lodowiec ruszył dalej. Transgredując, to oczywiście te osady, które spiętrzyły się, czy nagromadziły się przed czołem lodu, nastąp, zostawały wyraźnie zaburzone. Możliwe było również zaburzanie osadów, które nie leżały przed, bezpośrednio przed czołem lodowca, w takiej sytuacji, kiedy do stopy lodowej przymarzła, bryła moreny Don dennej i ona stanowiła jakby pług tego spychacza tworzącego fałdy osadów przed jego, przed lodowcem, przed czołem lodowca. Lodowiec potem przechodził nad tym, dzięki czemu struktury się zachowały. To wzgórza Trzebnickie widoczne, widoczne z Wrocławia. Taki pas bardzo charakterystyczny. Jak jest on później wielokrotnie jeszcze był odnaw rozbudowywany. Następny lodowiec był taki szczątkowy. W gruncie rzeczy Trudno powiedzieć, czy była to odrębna faza, odrębny lodowiec, czy była to faza. Tutaj nazywamy to z lodowaceniem liwca. Obejmuje ona ty znowu tylko północno-wschodnią część Polski, sięgając maksymalnie do granic, północnych granic wyżyn środkowo-polskich. Dalej na południe nastąpił kolejny. lądolut, lądolut Odry. No, on bardzo daleko sięgnął w zachodniej części, wchodząc w doliny Sudetów znacznie dalej niż lodowacenie Sanu. Również znacznie dalej wszedł w bramę morawską. Tu już widzimy, że na przedpolu Karpat powstał system odwodnienia odpowiadający w przybliżeniu obecnej Dolinie Wisły od źródeł do Kotliny Sandomierskiej, natomiast dalej oczywiście odpływ szedł na południowy wschód do Doliny Dniestru. W tej części, we wschodniej części Polski, północna granica była bardzo zróżnicowana, właściwie w każde obniżenie terenu wchodziły jęzory lodowe na obszarze kotliny sandomierskiej powstało za stoisko, natomiast jest to również okres bardzo wyraźnego tworzenia się aluwiów w przyszłej dolinie Wisły oraz intensywnego powstawania osadów lesowych. Osady, osadów lesowych, czyli pyłowych osadów, nanoszonych przez wiatry, głównie północno-zachodnie, na przedpole lodowca. No tu kolejny wykres pokazuje te, te rzeczy, o których właśnie mówiliśmy. Dalej mamy. Obszar, bardziej zróżnicowany, tą mapę zjawisk występujących na, w okresie zlodowacenia odry. Widać, że granica, lądolód był dosyć cienki w południowej części. Tu mamy 200 metrów, 300 metrów. No tutaj już 1000, 1500. Dalej na południe był już obszar, który po pierwsze, bardzo dużą ilość obszarów pokrywały osady lesowe, natomiast pozostałe były przekształcane peryglacjalnie i to nie po raz pierwszy, bo w momencie kiedy były już odsłonięte, nie obejmowało go zlodowacenie to te przemiany morfologiczne cały czas zachodziły. W tym czasie również powstały Gołoborza. Czyli w, w warunkach peryglacjalnych powstały gruzowiska z bardzo, bardziej odpornych skał, budujących grzbiety górskie. Lewe to słynne Gołoborza Gór Świętokrzyskich. Od czego wzięły się, wzięła się w ogóle, od opisu tych obszarów, wzięła się nazwa Gołoborze. Drugie zdjęcie przedstawia blokowisko wieczeniowek, też nazwanego łoborzami, na szczycie Babi Góry. Wszędzie tam, gdzie powstały już osady lesowe, erozja zaczęła tworzyć... Wąwozy to jest taka szybko powstająca, ale bardzo interesująca forma morfologiczna. No oczywiście, to zdjęcie przedstawia wąwóz lesowy z obecną florą, której wtedy nie było, tym bardziej erozja była możliwa. Kolejne zlodowaczenie, to zlodowaczenie warty przez niektórych badaczy uważane za... Część lodowacenia Odry. Tutaj mamy, popatrzmy, na wschodniej części to, ta granica przebiega bardzo jakoś mono, jednostajnie. Wynikałoby chyba, że nie bardzo mamy duży, dużą ilość dokumentu, dokumentacji. Natomiast na zachodzie pokrywa się mniej więcej z przebiegiem wzgórz Trzebnickich. Tam wyraźnie widać, że pierwotnie glacitektoniczny. Nie, powstały grzbiet, został rozbudowany o osady czołowo-morenowe. Czołowo Czyli jeszcze raz wracamy do wzgórz trzebnickich, tym razem już wyróżniając co najmniej dwa etapy ich rozwoju. Następne, no, widać, że to jest zlodowacenie odry, zlodowacenie warty. W zlodowaceniu warty mamy bardzo rozległy obszar, prawie jednolity, potem pocięty przez erozję powstawania osadów lesowych. W tym momencie, w momencie wycof zlodowacenia warty nastąpiło przecięcie przez wody. Górnego biegu Wisły, Wyżyn Środkowo-Polskich. Dalej na północ od granicy Wyżyny Lubelskiej, Wisła dalej skręcała na wschód i zawracała na południe, płynąc do Morza Czarnego. Natomiast powstanie przełomu spowodowało gwałtowne obniżenie podstawy erozyjnej, co zaznaczyło się w postaci wcięcia. Wszystkich dolin, również dolin bocznych dopływów Wisły na Wyżynie Sandomierskiej i Lubelskiej. Tu mamy zdjęcie doliny Hodelki, jednego z prawobrzeżnych dopływów Wisły na północ od Sanu, gdzie wyraźnie widać, że dawna powierzchnia erozyjna, czy denudacyjna przebiegała ponad tymi wyraźnie nowymi, świeżymi, świeżymi podcięciami. To oczywiście jest współczesne, czyli te, to podcięcie zachowało się stosunkowo dobrze. Również na obszarze Roztocza, erozja w tym czasie, obniżenie poziomu bazy erozyjnej spowodowało wcięcie dolin rzecznych do warstw stosunkowo odpornych, bardziej odpornych, na których w tych miejscach, gdzie leżą one w przybliżeniu poziomo, tworzą się malownicze wodospady, na przykład w, w gór, do, na dopływach wieprza. Natomiast, natomiast dalej na zachód, na, na wysoczyźnie morenowej, w rejonie Poła, obszar jest wyjątkowo monotonny, tak jakby rzeczywiście z lodowiec, lodowiec pracował jak spychacz. Cały ten obszar jest absolutnie wyrównany i morfologicznie można powiedzieć nieciekawy. Jedynym interesującym, naprawdę, pozostałością po zlodowaceniu warty jest i to o dziwo przetrwałym, bo wszystkie inne kolejne pojezierza pochodzą już ze zlodowacenia Wisły. Jest zlodowacenie Łęczyńsko-włodawskie, gdzie szereg jezior przetrwało w, głównie dzięki temu, że są one roz, powstały one na Krasowiejącym podłożu, i w wyniku powstawania czy przebiegu procesów krasowych, zostały pogłębione i przetrwały jako jeziora proces zarastania czy zamulania, które, jeżeli były takie zbiorniki poza tym dalej na południe, to ich śladów w tej chwili w morfologii już nie widać. Ostatnie znodowacenie obejmowało w swoim maksymalnym zasięgu duży obszar od archipelagów Svalbardu, ziemi Franciszka Józefa, ziemi północnej, przez kopułę, kopułę Morza Barentsa, kopułę skandynawską i kopułę brytyjsko-irlandzką. W okresie powstawania, narastania tego zlodowacenia te kopuły powstawały oddzielnie. Zaczęło się od kopuły skandynawskiej, potem kopuła brytyjsko-irlandzka, natomiast na wschodzie najpierw powstała kopuła obejmująca Svalbard, ziemię Franciszka Józefa, potem do tego... Dołączyła niego nowa ziemia, a następnie powstała szeroka, rozległa kopuła Morza Barenca, które jest morzem płytkim, szelfowym, więc był to obszar lądolodu, a nie lodu pływającego, jak dalej na północ. Północna i północno-wschodnia granica, również północno-zachodnia granica, pokrywa się przybliżeniu z granicą szelfu kontynentalnego, no bo w momencie kiedy kopuła lodowa, lodowiec o mniejszości kilkuset metrów czy nawet tysiąca metrów wychodził poza obręb szelfu, no to zaczynał pływać i włączał się w ten sposób w pokrywę lodów oceanicznych. Zlodowacenie rozwijało się mniej więcej, zaczęło się w środkowej części tego okresu określanego jako zlodowacenie Wisły. Maksimum osiągnęło między 25 a 20 tysięcy lat temu, przy czym no tu widać, że około 20 tysięcy było najdalej wysunięte. Na zachód, natomiast już w, na, w Polsce, w Niemczech i w Polsce zaczynało się powoli, po 20 tysiącach zaczynało się cofać. Natomiast dłużej znacznie pokryw było na obszarze nadbałtyckim, rosyjskim a stosunkowo wcześnie skończyło się chociaż tu było bardzo jednolite w obrębie kopuły lodowej morza Baręca. Zlodowacenie Wisły miało kilka wyraźnie wyróżniających się faz maksymalne faza leśna, potem faza poznańska faza jeszcze w międzyczasie nieładnie mówiąc, było kilka oscylacji przez niektórych badaczy wyróżnianych również jako odrębne fazy. Interesujące jest, że dla tego obszaru udało się znaleźć południową granicę wieloletniej zmarzliny. Ta linia wyznacza w przybliżeniu tę granicę, natomiast granica płatowej nieciągłej, wieloletniej zmartliny, sięgała jeszcze dalej na południe, prawie do przedpola Karpat i obejmowała zachodnią część Sudetów. Ten obszar poza zlodowaconym był oczywiście cały czas poddawany intensywnym procesom peryglacjalnym, ale również rozbudowywały się tutaj płaty, obszarów y, płaty osadów lesowych. Takim bardzo istotnym czyn, y, wyróżnikiem po, obszaru zlodowacenia Wisły są jeziora rynnowe. To jest mapa ich występowania. Jeziora częściowo pozostały jako jeziora. Część została włączona w ciągi y, rzeczne. Część po prostu zarosła, czy została zamulona, ale daje się odczytać w geologii. Jest to tak dalece charakterystyczne, bo zakres, zasięg, południowy zasięg jezior rynnowych pokrywa się dokładnie z zasięgiem wyznaczanym innymi, innymi metodami. Jezior, rynny... Powstawały, powstają w zasadzie w dwóch etapach rozwoju lądolodu czy lodowca. Jedne powstają, kiedy lodowiec transgreduje stosunkowo powoli, a ma, do, do, zawiera dużą ilość wypływającej wody, wtedy następuje głęboka erozja pod stopą lodu. Następny etap to jest etap, drugi etap, to jest etap recesji lądolodu, kiedy bardzo duża już ilość wód roztopowych wymywa tunele pod lodem i doliny rzeczne przed. To widać, to jest obszar jeziorze Suwalskiego z granicą fazy pomorskiej z lodowacenia, z lodowacenia Wisły i widać na południe tworzą się wielkie stożki zandrowe i na nich pozostają, w dalszym ciągu rozbudowują się doliny na korytach podlodowych. Natomiast dalej na północ mogą powstawać, te rynny istnieją, ale pokażą się dopiero po po cofnięciu lądolodu. Jednym z przykładów takie, takiego jeziora rynnowego jest jezioro Garbaś w, w, dolinie, w Dolinie Rozpudy. Tutaj udało się odtworzyć mniej więcej etapy powstania tego jeziora. Jako początek to była rynna wypłukiwana przez... Przepływy pod ciśnieniem w trakcie transgresji lądolodu. Potem to obniżenie zostało zapełnione przez zaciskający się lód i jako większa masa lodu przetrwało deglacjację na powierzchni. Wtedy układ odpływu był znacznie wyżej, nie wiązał się z dnem koryta. Po ustąpieniu, całkowitym udostępnieniu, u, cofnięciu się lodu, jezioro rozwijało się już jako no, normalny zbiornik wodny. Tu charakterystyczne jest, że jeden, jedna część brzegu czy stoku jeziora na Północno-wschodnim brzegu ma formę takiego bardzo pionowego klifu, z którego do tej chwili jeszcze obrywają się bryły glin, tworząc takie blokowiska na dnie u podstawy stoku, a całość dna jest pokrywana rozwijającymi się aktualnie osadami jeziornymi. To najbardziej znaną rynną jeziorną jest jezioro o. Hańcza. Jezioro mają najgłębsze jezioro w Polsce, 105 metrów głębokości. Są pewne różnice w różnych danych, ale mniej więcej tak to się zgadza. Z z jeziora Hańcza wypływa z rzeka, w która była, czy wykorzystuje rynnę podlodową, w której to rynnie mamy bardzo ładnie wykształcone formy ozów, czyli takich piaszczysto-żwirowych wałów osadzanych jeszcze w okresie tunela, tunelu podlodowego. To jest osturtulski nieco poniżej wypływu, wypływu czarnej hańczy z jeziora. Hańcza. Kolejnym przykładem takiej wyraźnie bardzo aktywnej, można powiedzieć, morfologii są wzgórza dylewskie, nieco bardziej na zachód. To jest model cyfrowy, pokazujący, że te wzgórza mają taką gniazdową budowę. Natomiast to jest przekrój geologiczny pokazujący, że główną rolę w powstaniu tego, te, te, tego obszaru wzgórz odegrała glacitektonika. Prawdopodobnie był to obszar między dwoma jęzorami lodowymi, które naciskając na podłoże spowodowały wypiętrzenie tych osadów. Na Sówalszczyźnie mamy jeszcze podobne formy międzylobowe, jak na przykład góra Cisowa. Natomiast w innym miejscu też mamy jezioro, jezioro Petronite, które jest uważane za pozostałość po Pingo. Pingo, czyli takie wzgórze o jądrze lodowym powstające na obszarze o dużej ilości wody. Tu mamy zdjęcie współczesnego pingo z Rheindalen na Spitzbergenie. Widać, że ma ono kilkanaście metrów wysokości. Wewnątrz, jak tutaj ta część, to byłaby taka soczewa lodowa, rozbudowująca się przez dostarczanie wody od spodu i wymarzanie. Natomiast pokrywa osadowa i pokrywa roślinności tundrowej stanowiła ochronę przed topnieniem, wytapianiem pod wpływem promieniowania słonecznego. W momencie, kiedy się, robi się ciepło i soczewa lodowa spingo się rozpuszcza, no to może powstaje takie, tu jak widać, bardzo regularne jezioro o niezbyt wielkiej głębokości, ale z dużą ilo z osadami torfowymi na, powstałymi czy osadzonymi na dnie w wyniku ich opadania. Ostatnia faza zlodowacenia bałtyckiego, zlodowacenia Wisły, to faza gardzieńska. Lob Gardna obejmuje jezioro Gardno i otoczenie. Jest cała nizina otoczona grzbietem wzgórz o glacitektonicznej genezie. Jezioro Gardno i w najwyższe wzgórze w okolicy wzgórze rowoku Moreny czołowe gardna dochodzą do wybrzeża w okolicy Rowów. W klifach można obserwować pięknie rozwinięte struktury glacytektoniczne. Pod, pod stopą lodu tworzą się również w dużej mierze jeszcze ciągle tajemnicze struktury, które powstają prawdopodobnie, prawdopodobnie w wyniku ruchu lodu, ale nie, o bardzo nierównym podłożu z, o, o, z obszarami e, przepływu wody pomiędzy kolejnymi wzgórzami. To jest schemat, a to jest przykład takich wzgórz wyraźnie, wyraźnie występujących w rejonie Zbójna na Warmii. No oczywiście najbardziej powszechną formą morfologiczną występującą na obszarze zlodowacenia Wisły. Są jeziora, pas Pojezierzy rozciąga się wzdłuż całej, grani, wzdłuż całej północnej granicy Polski, równolegle mniej więcej do progu oddzielającego strefę Pojezierzy od strefy Nizin nadmorskich. Na tym obszarze również rozwinięte są oczywiście Doliny Rzeczne. Tutaj widać jak bardzo gwałtownie pracowała erozja, rozmywając wąwozy doprowadzające wodę do Doliny Rzecznej, natomiast rzeka ma tutaj wyraźnie profil typ rozwinięcia meandrowy, ślady dawnych meandrów przy, przyrostu dawnych meandrów, widoczne są również na tarasie. To jest schemat zmian typów stref morfogenetycznych, dla charakterystycznych dla zlodowacenia. Nie tylko Wisły, ale oczywiście to jest przykład dla Wisły, dla różnych szerokości geograficznych, od 54 do 51. To jest przykład dla Polski. Natomiast oś pozioma to jest oś czasu. To jest początek głównej fazy zlodowacenia, czyli pleniglacjału. Jak widać na północy zaczynało się... Istniała przed rozwojem lodowacenia strefa lasów, potem po, prze, powoli przechodziła w tundrę, w tundrę przylodowcową, strefę zandrów, lądolód, a w momencie wycofania się, wycofywania się lądolodu, nastąpił powrót tych samych stref kolejno w późnym Glaciale i początkowym Kolocenie. Oczywiście, im dalej na południe, tym te zmiany są odmienne. No, już dla niziny środkowo-polskich, tylko w północnej części mamy zandry, a dalej przeważa głównie tundra. Natomiast na południu, na wyżynach środkowo-polskich, mamy lasotundrę i strefę subarktyczną. No i to jest Schemat znany już Państwu, kolej następstwa kolejnych zlodowaceń. Tu jeszcze ciekawostka. W trakcie wierceń. Precyzyjnie rdzeniowanych wierceń na Suwalszczyźnie, w, jednym, w kilku wierceniach, ale jedno jest opisywane szczegółowo, w wierceniu Udryń na głębokości ponad 350 metrów, znaleziono pozostałość wieloletniej zmarzliny. To znaczy, w miarę jak pogłębiało się wiercenie była odpompowana woda, temperatura tej wody spadała bardzo wyraźnie, potem była ona już bliska zera, a w końcu wiercenie weszło w strefę całkowicie zamarzniętą. No i jest to niewątpliwy dowód, że wieloletnia zmarzlina na obszarze Polski Północno-Wschodniej sięgała bardzo głęboko. No i nie jest to może zaskakujące w ogóle, ponieważ zarówno w Kanadzie jak i na Syberii wieloletnia zmarzlina ma miejscami mianusze do 1500 metrów, ale to, że to przetrwało to na obszarze na terenie Polski, no jest to niewątpliwie bardzo ciekawe ciekawe zjawisko. No niestety tego obejrzeć nie można, bo rdzenie wprawdzie są w lodówce, ale Myślę, że na razie niedostępne. I to tyle z naszej opowieści o zlodowaceniach na dzisiaj.